Dzień dobry. Zapraszam Państwa na szkolenie ze studia telewizyjnego Data Video o modelu SE650. Nasze studio telewizyjne składa się z następujących elementów. Mikser wideo, centrala mikrofonowa, dwa nadajniki wraz z mikrofonami krawatowymi, słuchawki dla operatora, karta przechwytująca Avermedia, monitor dla operatora, monitor na statywie dla prezentera, kamera wideo na statywie, dwa softboxy, green screen. Z tyłu naszego miksera wideo znajdują się różnorakie wejścia i wyjścia. Między innymi wejścia wideo oznaczone HDMI 1, HDMI 2 oraz SDI 3 i SDI 4. Następnie wyjścia wideo oznaczone SDI 1, HDMI 1 oraz HDMI 2. Porty Ethernet i USB. Następnie TALI. Wejście mikrofonów CH1, CH2 oraz wejście i wyjście audio, jak i też zasilanie. W celu połączenia kamery z jednostką sterującą należy wpiąć przewód do wyjścia wideo znajdującego się w kamerze. Do gniazda HDMI IN 1. Następnym krokiem jest pięcie przewodu HDMI z laptopa pod wejście numer 2. Pod gniazdo wyjściowe HDMI 1 wpinamy się przewodem, który następnie wpinamy do karty przechwytującej i gniazda HDMI IN. Kolejnym koniecznym krokiem jest pięcie przewodu micro USB do odpowiedniego gniazda. Można się posłużyć gniazdem USB do aktualizacji firmware'u w celu zasilenia naszej karty przechwytującej. Następnie w gniazdo HDMI Out w karcie przechwytującej wpinamy przewód, który podłączamy do monitora prezentera. Aby podłączyć nasze bezprzewodowe mikrofony, musimy wpiąć duży jack do gniazda CH1. Opcjonalnie mamy możliwość dodania zewnętrznego źródła audio, takiego jak tablet. Nasz mikser wideo posiada 3 sekcje. Sekcję audio, sekcję programu i podglądu oraz sekcję przejścia. W sekcji audio znajdują się mikrofony, wejście AUX, digital oraz master. Oraz głośność naszych słuchawek. Pierwszą rzeczą po uruchomieniu naszego miksera koniecznym jest wejście w menu, następnie w outputs i zmieniamy parametr HDMI z Multi View na PGM. Pozwoli to naszemu prezenterowi widzieć obraz programu na swoim monitorze. W celu wykluczowania zielonego tła należy wejść w menu, następnie w opcję Keyer, następnie klikamy CK Auto, dajemy OK, dajemy znowu Enter. Żeby usunąć zagniecenia powstałe na naszym green screenie, musimy zaznaczyć opcję BG Sub na ON. Żeby nasz klucz funkcjonował na pozycji preview i program, musimy kliknąć w te oto dwa miejsca. Mikser wideo posiada wbudowane różnorakie tła statyczne. Żeby je ustawić, wchodzimy sobie w menu, następnie pozycja Stills, następnie styl numer na przykład 14,
I jak widzimy, input numer 3 jest pusty, dlatego wybiorę sobie input numer 3. Styl numer 14, ładuj, OK. Input numer 3 jest załadowany. Mam jeszcze pusty input numer 4, wybieram sobie na przykład styl numer 23 i również go ładuję. Jak wyjdę sobie z menu, klikam sobie przez program input numer 3 albo 4, mamy możliwość przejścia między trzecim a czwartym tłem. W celu przechwycenia obrazu z naszego laptopa koniecznym jest wejście w menu, opcję Still i następnie Save Still. Nasz laptop jest pod input numer 2, czyli wybieramy sobie input numer 2 i należy pamiętać, żeby nie nadpisywać styli, które są już zapisane w naszym mikserze. Pustym miejscem jest na przykład styl numer 9 i pod 9 sobie zapiszemy. Klikając Save, Yes. Po krótkiej chwili możemy zauważyć, że nasze tło zostało zapisane. I sprawdźmy sobie pod stylem numer 9, czy mieści się nasze tło. Jak widzimy, tło się nam ładnie wgrało. Jak możemy zauważyć, nasze tło nie wypełnia całego obrazu. Aby to zniwelować, wchodzimy sobie w menu, w opcję Keyer, następnie klikając w dół na maskę, kadrujemy nasze zielone tło. Jeżeli naszym mikserem posługuje się wiele osób, warto zapisać konfiguracje przystosowane pod konkretnego użytkownika. Żeby to zrobić, wchodzimy sobie w menu, następnie User Memes i na przykład pod Memory 1 klikamy Save. Jak widać, ustawienia zostały zmienione, dlatego po naciśnięciu User 1 wszystko wraca nam do normy. Różne inputy i style zostały zmienione, dlatego po kliknięciu User 1 wszystko wraca nam do ustawień użytkownika numer 1. W celu przejścia między programem a preview mamy 3 metody. Pierwsza, pociągnięcie T-bara albo w górę, albo w dół. Jest to tak zwane przejście manualne. Przejście automatyczne, klikając przycisk Auto, albo przycisk Cut, czyli tak zwane przejście natychmiastowe, bez żadnego efektu. Żeby zmienić efekt przejścia z miksa, czyli nakładanie się obrazu na obraz, klikając w Wipe'a, już widzimy, przejście jest od lewej do prawej, bądź od góry do dołu. Klikając przycisk Ref, mamy przejście od dołu do góry, albo od prawej do lewej. W celu zapisania naszych materiałów koniecznym jest zainstalowanie i uruchomienie programu AverMedia RCentral 4. Po uruchomieniu programu mamy dwa tryby. Albo strumieniowanie na różne strony internetowe typu Twitch, Facebook, Instagram, albo zapis bezpośrednio na nasz komputer.